Cześć, witajcie w najnowszym odcinku. Tym razem odcinek Steel Buddy. A więc tak, jak już mamy pokazanie twarzy za sobą, no to zacznę od wprowadzenia, no i w sumie rozpisywania się. Dobra. Plan był dobry. Ja chciałem się wymigać od pokazania twarzy. Dobra. Więc teraz już na serio. Cześć, witajcie na najnowszym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie właśnie o Tube Buddy. Więc jak już jesteśmy po pokazaniu twarzy, po przywitaniu, no to czas zacząć omawiać w końcu to nasze Tube Buddy. No to tak. Tube Buddy to rozszerzenie przeglądarki powszechnie nazywane wtyczką, a pomaga ono początkującym twórcom internetowym, głównie chcącym złapać popularność na YouTubie, takim jak ja, no i może też ty, jeśli to oglądasz, albo po prostu oglądasz to z jakiejś ciekawości, ci na badanie słów kluczowych, czyli pozwala nam skutecznie szukać poszukiwanych tematów, a później znaleźć odpowiednie tytuły i taki, żeby nasz film był bardziej prosperujący, czyli żeby był wyżej w wyszukiwaniach danego słowa. Tube Buddy również pozwala nam skrócić czas publikacji za pomocą ich gotowych szablonów i narzędzi, które po prostu pomagają nam zaoszczędzić czas. Tube Buddy również ma bardzo ciekawą funkcję sprawdzania, czy twoja miniaturka Tube Buddy jest wystarczająco ciekawa i zachęca do kliknięcia. Jeśli nie, to w tym przypadku Tube Buddy sam dodaje je propozycje zmian, no i można tą propozycję zmian jego zakwalifikować, no i on wtedy tą miniaturkę edytuje. Oczywiście Tube Buddy pozwala nam przez te wszystkie funkcje i przez te funkcje, które zaraz wymienię, na zdobycie większej ilości wyświetleń, przez lepiej dostosowane tu filmów, przez co zaś nasze filmy będą wyżej w wynikach wyszukiwane zarówno na YouTubie, jak i w wyszukiwarkach w stylu Google, Chrome i tak dalej. Oraz pomaga nam zdobyć więcej wyświetleń przez korzystanie z różnych narzędzi pomagających nam lepiej promować nasze filmy. Jeśli to was jeszcze nie przekonało, to pragnę dodać, że Tube Buddy to certyfikowana wtyczka przez YouTube'a, przez co jest 100% legitne korzystanie z niej, no i 100% bezpieczne. Więc zachęcam jeszcze raz w tym przypadku do zainstalowania i to jest dopiero pierwsze zachęcanie do zainstalowania. No ale teraz będzie szybki tutorial, jak zainstalować wtyczkę. Już jesteśmy po krótkim cięciu. Żeby zainstalować Tube Buddy, musicie kliknąć w linka w opisie, który jest tam na dole. No i jak już jesteście na stronie głównej Tube Buddy, musicie kliknąć zaloguj się w prawym górnym rogu, no i właśnie zalogować się przez Google'a. To jest jedyny sposób na zalogowanie się do Tube Buddy, no ale dlatego też może, że jest szybki. No i tutaj klikacie swoje konto Google. Jak nie jesteście zalogowani, to jeszcze się musicie zalogować na konto Google, ale ja już jestem, no i właśnie w tym oto momencie jesteśmy już na panelu głównym swojego konta Tube Buddy. Szybkie? Szybkie, moim zdaniem też skuteczne. No i tu jest ogólnie reszta panelu i tak dalej. Jak chcecie tutorial z całego jakby panelu tego Tube Buddy, no to zachęcam was do zostawienia łapki w górę, no i komentarza. Jak już jesteśmy z powrotem, to jeszcze pragnę wspomnieć o aplikacji na telefon Tube Buddy, którą można zainstalować na Androida poprzez skorzystanie ze sklepu Play. Niestety nie wiem, jak to jest w przypadku telefonów z iOS-em, ale prawdopodobnie jest tam normalnie. Kolejnym tematem są ceny, bo pomimo, że Tube Buddy jest wtyczką w 100%, no może nie w 100%, tak darmową, pojawia się możliwość kupienia trzech subskrypcji. Pierwsza Pro, druga Star, trzecia Legend. Każda subskrypcja się czymś różni od siebie, ale najtańszą jest Pro. Ale jednak nie będę się tutaj rozgadywał na temat tych wszystkich subskrypcji i tak dalej, no bo nie mam aż tak dużo czasu. Tak jednak jeszcze pragnę wspomnieć, że wtyczka... Tak jeszcze pragnę wspomnieć, że wtyczka i same Tube Buddy wspiera początkujących twórców. Przez co pierwsza subskrypcja jest zmożona o połowę ceny.
w przypadku, kiedy macie poniżej 100 subskrypcji na YouTubie. Na zakończenie jeszcze pragnę dodać, że mam właśnie swój kod partnerski na tej stronie, więc zachęcam Was do klikania w niego i właśnie instalowania z niego wtyczki TubeBuddy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam do śledzenia mojego kanału, zostawienia subskrypcji, łapki w górę, no i wypowiedzenia się w komentarzach, co na ten temat myślicie. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za oglądanie, zapraszam na Instagrama. No i bardzo polecam nowy film, który będzie za niedługo na moim kanale, czyli Zabawki z Chińczyka, nagrany z Binem, którego pewnie link do kanału też jest w opisie. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Na ua!